Przeczytajmy wspólnie z Księgi Dziejów Apostolskich. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Pierwszy rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Und dann Kapitel 2, ab Vers 22. I teraz drugi rozdział od 22 wiersza. Zunächst bis Vers 38 und dann noch Vers 42. Do 38 wiersza, a następnie 42 wiersz. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 22 wiersz. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczyma mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 42 wiersz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Der Herr Jesus ist hier auf diese Erde gekommen, um am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Pan Jezus Chrystus przyszedł tutaj na tą ziemię, aby umrzeć na krzyżu Golgoty. Davon hat Lukas in seinem Evangelium geschrieben. O tym pisał Łukasz w swojej Ewangelii. Wir haben das heute in der ersten Stunde gesungen. Gott wurde Mensch, o welch Erbarmen. W dzisiejszej pierwszej godzinie o tym śpiewaliśmy. Bóg stał się człowiekiem. O, jak wielkie zmiłowanie. So beschreibt Lukas den Herrn Jesus in seinem Evangelium als den wahren und vollkommenen Menschen.
I tak opisuje Łukasz Pana Jezusa w swojej Ewangelii jako prawdziwego i doskonałego człowieka. Dieser Mensch, der ist am Kreuz auf Golgatha gestorben an unserer Stelle. Ten człowiek zmarł na krzyżu Golgoty w naszym miejscu. Dort hat der Herr Jesus das Erlösungswerk vollbracht. To tam Pan Jezus dokonał tego dzieła odkupienia. Er war dort drei Stunden am Kreuz und die Menschen haben ihn verspottet. On tam wisiał trzy godziny na krzyżu, a ludzie naśmiewali się z niego. Aber dann kam drei Stunden lang eine Finsternis und der Herr Jesus war im Gericht eines heiligen Gottes. Następnie nastąpiły trzy godziny ciemności i Pan Jezus znalazł się w sądzie świętego Boga. Da hat er die Strafe für jede einzelne Sünde getragen. To tam on poniósł karę za każdy pojedynczy grzech. Und da wurde er zur Sünde gemacht. I tam on został grzechem uczyniony. Das bedeutet, er wurde so behandelt im Gericht, als wäre er die Quelle und der Ursprung von der Sünde. To oznacza, że on tam w tym sądzie został tak potraktowany, jak gdyby to on był początkiem i źródłem wszelkiego grzechu. Und so hat Gott dort in dem Herrn Jesus das Problem unserer vielen Sünden gelöst. I to tam Bóg rozwiązał problem naszych wielu grzechów. Der Herr Jesus hat die Strafe getragen, die wir für unsere vielen Tatsünden verdient hatten. To Pan Jezus poniósł karę za nasze wszystkie grzechy. Aber dort wurde auch das Problem der Sünde als dieser Quelle, aus der die Taten hervorkommen, gelöst. Ale nie tylko to, tam został rozwiązany też i problem samego grzechu, jako tego źródła wszystkich grzesznych czynów. So dürfen wir wissen, alle unsere Sünden sind vergeben. I tak my możemy teraz o tym wiedzieć, że wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone. Aber der Gläubige ist auch freigemacht von der Sünde, er muss nicht mehr sündigen. A wierzący został teraz wyzwolony z grzechu i on nie musi już teraz grzeszyć. Dieses Werk am Kreuz, das hat der Herr Jesus vollkommen vollbracht. To dzieło na krzyżu Pan Jezus doskonale wypełnił. Er hat es selbst gerufen, es ist vollbracht. To on sam osobiście zawołał, wykonało się. Und dann hat er sein Haupt geneigt und seinen Geist übergeben. I on skłonił swoją głowę i oddał swojego ducha. Er ist am Kreuz gestorben. On tam zmarł na krzyżu. Und damit war alles gut. I to spowodowało, że wszystko było już teraz dobrze, w porządku. Im Hebräerbrief da lesen wir, mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. W liście do Hebrajczyków czytamy, że on tam jedną doskonałą ofiarę uczynił doskonałymi wszystkich tych, którzy bywają poświęceni. Wer dieses Werk des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha annimmt, der weiß, alles ist gut gemacht. Kto to dzieło Pana Jezusa na krzyżu Golgoty dla siebie przyjmie, ten może wiedzieć, że teraz już zostało dla mnie wszystko dobrze uczynione. Ist noch jemand hier, der seine Sünden noch nicht bekannt hat und den Herrn Jesus noch nicht als seinen Heiland angenommen hat? Czy jeszcze może w tej sali jest ktoś taki, który nie wyznał jeszcze osobiście swoich grzechów Panu Jezusowi i nie przyjął go jako swojego osobistego Zbawiciela? Meinst du, du kannst mit deinen Sünden einmal vor einem heiligen Gott bestehen? Czy ty myślisz, że w twoich grzechach jesteś w stanie ostać się kiedyś przed świętym Bogiem? Glaubst du, du kannst ihm vorrechnen, ich habe viel Gutes getan, auch gesündigt, aber am Ende dann reicht es? Czy jesteś teraz tej myśli, że przecież ja wykonywałem tak dużo dobrych uczynków, które ostatecznie przeważają to, co też i niestety zgrzeszyłem? Manche Menschen, die reden so, sie können mit Gott verhandeln. Niektórzy ludzie tak mówią i myślą, że są w stanie z Bogiem potargować się. Aber wenn sie einmal vor Gott stehen, dann wird jeder Mund zum Schweigen gebracht werden. Ale wiedz o tym, że jeżeli kiedyś staniesz przed Bogiem, to tam przed Bogiem zamilknie
zamilkną wszystkie usta. Und wenn du nicht den Herrn Jesus angenommen hast als deinen Heiland, dann musst du die Strafe für deine Sünden selbst tragen. Jeżeli tu na ziemi nie przyjąłeś Pana Jezusa jako twojego osobistego Zbawiciela, to tam w wieczności będziesz musiał ponosić karę za twoje grzechy. Dann muss der Richter sagen, geh in die äußerste Finsternis. Wtedy do ciebie będzie musiał sędzia powiedzieć, idź precz w ciemności zewnętrzne. Eine schreckliche Zukunft für die Menschen, die den Herrn Jesus nicht angenommen haben. Przerażająca przyszłość dla wszystkich ludzi, którzy za życia nie przyjęli Pana Jezusa. Und deswegen lädt der Herr Jesus heute noch ein. I dlatego Pan Jezus jeszcze dzisiaj wszystkich zaprasza. Seine Hände waren am Kreuz ausgestreckt. Jego ręce zostały rozpięte na krzyżu. Und er ruft heute noch, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. I on dzisiaj jeszcze woła ciebie, przyjdźcie wszyscy do mnie, ja chcę wam dać odpocznienie. Komm doch auch zu dem Herrn Jesus, er will dir die Last der Sünden wegnehmen. Przyjdź jednak do Pana Jezusa, przecież on chce ci zabrać ten ciężar twoich grzechów. Er gibt dir ewiges Heil. On daruje ci to wieczne zbawienie. Dieses Werk des Herrn Jesus am Kreuz ist also vollkommen vollbracht. A więc to dzieło na krzyżu Golgoty zostało doskonale wypełnione. Ihm ist gar nichts hinzuzufügen. Alles ist gut gemacht. Nie można już do niego niczego dodać. Wszystko zostało dobrze zrobione. Wir müssen dieses Werk nur im Glauben annehmen. To my musimy teraz to dzieło dla siebie przyjąć we wierze. Aber hier in Apostelgeschichte 1, Vers 1 haben wir davon gelesen, dass der Herr Jesus etwas angefangen hat zu tun. Tutaj w tej Księdze Dziejów Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu czytaliśmy o tym, że Pan Jezus kiedyś rozpoczął swoje uczynki. Da ist nicht das Erlösungswerk am Kreuz gemeint. Dieses Werk ist angefangen und vollbracht. To tutaj w tym wierszu nie ma mowy o tym dziele odkupienia na krzyżu Golgoty. To dzieło zostało rozpoczęte i doskonale wykonane i zakończone. Hier in Apostelgeschichte 1, Vers 1 ist seine Arbeit in der Verkündigung der guten Botschaft gemeint. Tutaj w tym pierwszym wierszu mowa jest o jego pracy, jaką on wykonywał, głosząc Słowo Boże. Dieses Werk, das hat er begonnen, angefangen, als er hier auf der Erde war. On właśnie to dzieło rozpoczął, gdy był na tej ziemi. Wir haben am Anfang im Gebet daran gedacht, wie er hier gesprochen hat, in den Synagogen und auf den Straßen. My w modlitwach o tym mogliśmy wspominać, jak on o tym na ten temat przemawiał i w synagodze i na ulicach. Aber er hat nicht nur gesprochen, er hat auch etwas getan. Ale on nie tylko przemawiał, on również też i coś czynił. Und hier steht das Tun zuerst und dann kommt das Lehren. I tak też i w tym wierszu najpierw jest mowa o czynach, a potem dopiero o jego nauczaniu. Bei dem Herrn Jesus war sein Tun, sein ganzes Leben in völliger Übereinstimmung mit seinen Worten. U Pana Jezusa jego czyny w pełni zgadzały się z jego słowami. Einmal kamen Menschen zu ihm und fragen ihn, wer bist du? Kiedyś ludzie przyszli do niego i postawili pytanie, kim ty jesteś? Und dann sagt er ihnen durchaus das, was ich auch rede. A wtedy on im odpowiedział, jestem tym, który do was mówi. Das steht in Johannes 8, Vers 25. O tym czytamy w Ewangelii Jana 8, rozdział 25, wiersz. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do was? Das bedeutet, das, was er getan und gelebt hat, das stimmte mit seinen Worten völlig überein. To oznacza, że to, co on czynił i to, co on mówił, to było w całkowitej jednomyślności i zgodzie ze sobą. Das sollte auch bei uns so sein. Tak też i powinno być u nas.
Wir sollen nicht so reden und anders handeln. My nie powinniśmy tak mówić, a inaczej postępować. Dann kann man nämlich unseren Worten nicht glauben. Bo wtedy nie będzie można uwierzyć naszym słowom. Aber beim Herrn Jesus, da war das Tun und das Reden in völliger Übereinstimmung. Ale w przypadku Pana Jezusa czyny i słowa były w całkowitej jednomyślności. Er hat diese Arbeit begonnen, er hat sie angefangen, als er hier auf dieser Erde war. On tą pracę rozpoczął, gdy tutaj był na tej ziemi. Und er hat sie getan bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde in den Himmel. I on wykonywał ją aż do tego dnia, w którym został zabrany do nieba. Und jetzt hat er hier auf dieser Erde seine Jünger, die diese Arbeit fortsetzen dürfen. Ale on tutaj na tej ziemi ma swoich uczniów, którzy tą pracę mogą dalej kontynuować. Damals hatte er den Aposteln Befehl gegeben. Wtedy on ten nakaz darował swoim apostołom. Sie sollten dieses Werk der Verbreitung der guten Botschaft weiterführen. Oni mają właśnie to dzieło tego rozpowszechniania Ewangelii dalej prowadzić. Und heute? A dzisiaj? Es gibt keine Apostel mehr. Dzisiaj nie ma już apostołów. Aber heute sind du und ich Gläubige hier auf dieser Erde. Ale dzisiaj jesteś ty i ja, wierzący ludzie, tutaj na tej ziemi. Und wir dürfen diese Arbeit, die der Herr Jesus selbst angefangen hat, weiterführen. I my możemy tą pracę, którą rozpoczął kiedyś Pan Jezus, dalej prowadzić. Wir dürfen hier auf dieser Erde die gute Botschaft verbreiten. My możemy tutaj na tej ziemi te dobre poselstwo, tą dobrą nowinę rozprzestrzeniać. Dann haben wir gelesen aus Kapitel 2, wie Petrus das mit den anderen Aposteln getan hat. A następnie czytaliśmy w drugim rozdziale o tym, jak Piotr razem z innymi apostołami właśnie to wykonywali. Wir haben gelesen aus dieser ersten großen Rede, die Petrus gehalten hat. Tutaj czytaliśmy urywek z tego pierwszego wielkiego przemówienia, jakie Piotr wygłosił. Petrus hat gesprochen. Piotr przemawiał. Aber die anderen Apostel, die waren mit dabei. A inni apostołowie byli razem z nim. In Vers 14 lesen wir, Petrus aber stand auf mit den Elfen. Tutaj czytamy w 14 wierszu, na to powstał Piotr wraz z 11. So sind sie in einem Miteinander, in Übereinstimmung in diesen Worten. A więc oni w tych słowach, jakie on głosił, byli razem z nim i byli jednomyślni. Petrus beginnt seine Rede damit, dass er an das anknüpft, was gerade in Jerusalem geschehen war. Piotr rozpoczyna swoją mowę właśnie od tego, co niedawno się wydarzyło w Jerozolimie. Er spricht davon in Vers 14 bis Vers 21. O tym mówi właśnie w tych wierszach od 14 do 21. Das ist auch etwas, wo wir lernen können, wie wir den Menschen etwas sagen können. Jest to taki wzorzec, na podstawie którego możemy się uczyć, jak my możemy też i przemawiać do ludzi. Wir können anknüpfen an dem, was die Menschen bewegt. My możemy właśnie rozpocząć rozmowę od tego tematu, który w danym momencie porusza tych ludzi. Wir können anknüpfen an den Fragen, die sie haben. Możemy rozpocząć od odpowiedzi na pytania, które stawiają. Aber in Vers 22 kommt Petrus dann zu seiner Hauptbotschaft. Ale od 22 wiersza Piotr przechodzi do swojego głównego poselstwa. Und diese Hauptbotschaft ist eine Person. A tym głównym poselstwem jego przemówienia to jest pewna osoba. Er spricht von dem Herrn Jesus. On przemawia o Panu Jezusie. Und so dürfen auch wir, wenn wir mit den Menschen sprechen, zu unserem Hauptthema kommen. Tak też i my, gdy rozmawiamy z ludźmi, możemy po pewnym czasie przejść do głównego tematu. Man kann mit vielen Menschen über viele Dinge lange reden. Można z wieloma ludźmi na wiele różnych tematów bardzo długo rozmawiać. Aber wenn man auf den Herrn Jesus zu sprechen kommt, dann wird klar, ob sie ein Interesse daran haben. Ale gdy zaczniemy mówić o Panu Jezusie, to nagle się okazuje, czy oni w ogóle są tym zainteresowani. Was ist die Botschaft, die wir zu bringen haben? A więc jakie poselstwo my mamy do przekazania? Es ist keine Religion. To nie jest religia.
Es ist, sind keine Gesetze oder Gebote. To nie są tutaj przepisy zakonu i przykazania. Es ist eine Person, der Herr Jesus selbst. Tutaj mowa jest o pewnej osobie, o samym Panu Jezusie. Petrus berichtet hier in diesem Abschnitt von vier Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Piotr tutaj opowiada w tym przeczytanym urywku o czterech wspaniałościach osoby Pana Jezusa. In Vers 22 da spricht er von seinem vollkommenen Leben hier auf dieser Erde. W wierszu 22 opowiada o jego doskonałym życiu tutaj na tej ziemi. In Vers 23 da spricht er von seinem Sterben am Kreuz. W 23 wierszu mówi o jego śmierci na krzyżu. In Vers 24 bis Vers 32 spricht er von seiner Auferstehung. A w wierszach od 24 do 32 mówi na temat jego zmartwychwstania. Und in Vers 33 bis Vers 36 da spricht er von seiner Erhöhung in den Himmel. A od wiersza 33 do 36 mówi o wywyższeniu Pana Jezusa w niebie. Wir wollen uns etwas diese vier Herrlichkeiten anschauen. I tak i my teraz przyjrzyjmy się bliżej tym czterem wspaniałym rzeczom. Zuerst Vers 22, sein vollkommenes Leben hier auf dieser Erde. Najpierw wiersz 22 opisujący jego doskonałe życie tu na tej ziemi. Da zeigt uns dieser Vers zwei Seiten. I ten wiersz nam tutaj opisuje dwie strony. Auf der einen Seite, wie die Menschen den Herrn Jesus beurteilt haben. Po jednej stronie widzimy ludzi, w jaki sposób oni osądzali czy oceniali Pana Jezusa. Und auf der anderen Seite, wie Gott ihn beurteilt hat. A po drugiej stronie widzimy, w jaki sposób ocenił go Bóg. Die Menschen haben ihm den Namen Nazaräer gegeben. Ludzie dali mu imię Nazareński. Jesus de Nazaräer. Jezus Nazareński. Und damit wollten sie sagen, er kommt aus einer ganz verachteten Gegend. I tym samym chcieli dać jasno do zrozumienia, że on pochodzi z okolic, którymi oni pogardzają. In Johannes 1, Vers 46, da fragt Nathanael, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, w 46 wierszu, czytamy pytanie Nathanaela, czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Sie glaubten, aus diesem Gebiet, aus dieser Gegend, da kann nichts Gutes kommen. Ludzie byli przekonani, że z tych rejonów nie może nic dobrego pochodzić. Das ist das, was die Menschen für ihn übrig hatten. Sie nannten ihn den Nazaräer, den Verachteten. To jest właśnie to, co ludzie tutaj mieli dla Pana Jezusa. Oni nim pogardzali, jako tym, który był Jezusem z Nazaretu. Eigentlich war das sogar ein Ehrentitel für den Herrn Jesus. A tak w zasadzie to był to tytuł taki pełen godności, którym obdarzyli Pana Jezusa. Aber das, daran haben die Menschen nicht gedacht. Ale o tym w ogóle ci ludzie nie myśleli. Der Prophet Jesaja, der kündigt den Herrn Jesus an als den Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Prorok Izajasz, on już przepowiadał przyjście Pana Jezusa jako tego, który będzie tym, tą odroślą, która wyrasta z suchego pnia, z suchej ziemi. Das dürre Erdreich, das war Israel zur damaligen Zeit, wo es keine Frucht für Gott gab. Ta sucha ziemia to ówczesny Izrael, gdy oni nie przynosili owocu dla Boga. Aber dann kam der Herr Jesus als dieser Spross aus der Leben und Frucht für Gott gezeigt hat. A wtedy przyszedł właśnie Pan Jezus, który był tą odroślą z tego pnia w tej suchej ziemi i ta odrośl przyniosła owoc i życie dla Boga. Und dieses Wort Spross, das heißt in der ursprünglichen Sprache der Bibel Netzer. I to słowo odrośl to właśnie w tym oryginalnym języku Biblii jest słowem Netzer. Das ist das gleiche Wort, was in Nazaräa, Nazareth steckt. To jest dokładnie ten sam temat tego słowa, jaki jest zawarty w tej nazwie miejscowości Nazaret.
aber das bedachten die Menschen nicht. Sie wollten mit diesem Namen, den sie ihm gaben, ihre Verachtung ausdrücken. Ale o tym w ogóle ludzie nie pomyśleli, gdyż nadając mu takie imię, chcieli pokazać, jak bardzo nim pogardzają. Aber wie beurteilt Gott ihn? Ale w jaki sposób Bóg go teraz ocenił? In den Evangelien lesen wir, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. W Ewangeliach czytamy o nim, że Bóg się wypowiedział, to jest syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Und dieses Wohlgefallen, das zeigt Gott dadurch, dass er seinen Sohn bestätigt durch Taten und Wunder und Zeichen. A te upodobanie Bóg właśnie potwierdził w tym, że on całkowicie był zgodny z jego czynami i z jego słowami. Der Herr Jesus hat diese Zeichen und Wunder getan und sie waren eine Bestätigung dafür, dass er wirklich der von Gott Gesandte ist. Pan Jezus czynił te wszystkie cuda i znaki, a one potwierdzały, że Bóg rzeczywiście jest całkowicie z tym zgodny. Johannes der Täufer fragt einmal, ist dieser der Christus oder sollen wir auf einen anderen warten? Jan Chrzciciel zapytał się w chwili zwątpienia, czy ty jesteś tym Chrystusem, czy mamy na kogoś innego oczekiwać? Und dann lässt der Herr Jesus ihm sagen, was passiert denn? Blinde werden sehend, taube werden hörend, lahme können gehen. I wtedy Pan Jezus do niego posłał poselstwo, mówiąc, co się dzieje teraz? Niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą, a sparaliżowani chodzą. Diese Wunder waren eine Bestätigung dafür, dass er wirklich der Christus ist. Wszystkie te cuda były rzeczywiście potwierdzeniem tego, że on rzeczywiście jest Chrystusem. Dann kommt die zweite Wahrheit über den Herrn Jesus in Vers 23. I następna prawda zawarta jest w wierszu 23 o Panu Jezusie. Er ist am Kreuz auf Golgatha gestorben. On na krzyżu Golgoty zmarł. Und wieder sehen wir zwei Seiten. I znowu widzimy tutaj dwie strony tej sprawy. Auf der einen Seite sehen wir den Ratschluss Gottes. Z jednej strony możemy oglądać postanowienie Boże. Er ist hingegeben worden nach dem Ratschluss Gottes und nach Vorkenntnis Gottes. On został wydany według postanowienia Bożego i według tego, jak to było zamiarem Bożym. Und auf der anderen Seite sehen wir die Verantwortung der Menschen. Ale z drugiej strony jednocześnie od razu widzimy też odpowiedzialność ludzi. Und unter der Verantwortung der Menschen ist er ans Kreuz geschlagen und umgebracht worden. I ze strony odpowiedzialności ludzi to widzimy, że on został przybity do krzyża i zabity przez nich. Das sind zwei Dinge, die nebeneinander stehen und die jede für sich völlig wahr sind. To są dwie różne rzeczy, które obok siebie całkowicie odrębnie stoją i każda z nich jest prawdziwa. Die Menschen sind in Bezug auf den Herrn Jesus zu Mördern geworden. Ludzie w stosunku do Pana Jezusa stali się mordercami. Diese Verantwortung, die haben sie 100% auf sich geladen. Oni tą odpowiedzialność w 100% wzięli na siebie. Und auf der anderen Seite war es 100% Gottes Ratschluss und das, was er schon vorher wusste. Ale z drugiej strony było to w 100% Bożym postanowieniem, tak jak Bóg wiedział, że się stanie. Dann kommt ab Vers 24 die dritte Wahrheit. A od 24 wiersza czytamy opis trzeciej prawdy. Er ist auferweckt worden. Że on powstał z martwych. Zuerst wird uns gezeigt, dass diese Auferweckung die Auflösung der Wehen des Todes bedeutet. Najpierw jest tutaj wskazane na to, że te zmartwychwzbudzenie to jest rozwiązaniem więzów śmierci. In Hebräer 2, Vers 9 lesen wir, dass der Herr Jesus durch Gottes Gnade für alles den Tod geschmeckt hat. W liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale w 9 wierszu czytamy o tym, że Pan Jezus śmierci za wszystkich zakosztował. Da steht nicht einfach, er ist gestorben, nein, er hat den Tod geschmeckt.
Tam nie jest po prostu napisane, że on zmarł. Nie, on tej śmierci zakosztował. Er hat die ganze Bitterkeit des Todes empfunden. On odczuł do głębi całą gorzkość śmierci. Den Tod als Lohn der Sünde erlebt. I on przeżył tą śmierć jako zapłatę za grzech. Hier lesen wir von den Wehen des Todes. Tutaj czytamy o tych więzach śmierci. Das zeigt den ganzen Schmerz, den das für ihn bedeutet hat. Te więzy wskazują obrazowo na cały ból, jaki był z tym, z tą śmiercią związany. Heute Morgen haben wir gelesen von starkem Geschrei und Tränen. Dzisiaj do południa mogliśmy też czytać o wielkim jego krzyku. Was für einen Schmerz hat der Herr Jesus erduldet, als er in den Tod ging. Jak wielki ból Pan Jezus przeżywał, gdy wchodził w śmierć. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir haben selbst so oft gesündigt. My nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, bo osobiście tak często grzeszyliśmy. Wir sind oft so abgestumpft der Sünde und dem Bösen gegenüber. My tak często jesteśmy takimi, którzy mają sumienie otępiałe w stosunku do grzechu. Aber der Herr Jesus ist der reine und der heilige. A Pan Jezus jest tym, który jest czysty i święty. Und er muss den Tod als Lohn der Sünde erdulden. I on musiał wycierpieć tą zapłatę tej śmierci za grzech. Aber durch die Auferweckung sind diese Wehen des Todes aufgelöst worden. Ale poprzez te zmartwychwstanie te więzy tej śmierci zostały rozwiązane. Was für eine herrliche Botschaft an diesem ersten Tag der Woche. Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jakież wspaniałe poselstwo w tym pierwszym dniu tygodnia rozbrzmiało. Dlaczego szukacie tego żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, on zmartwychwstał. Dann lesen wir im zweiten Teil von Vers 24, dass es gar nicht möglich war, dass der Tod den Herrn Jesus festhielt. I w drugiej części tego 24 wiersza czytamy o tym, że było to rzeczą w ogóle niemożliwą, aby był przez tą śmierć zatrzymany. Warum war das nicht möglich? Dlaczego to było niemożliwe? Weil der Herr Jesus den Tod nicht verdient hatte. Dlatego, że Pan Jezus nie zasłużył na śmierć. Er hat ihn ertragen, erduldet an unserer Stelle. On ją zniósł, on ją wycierpiał w naszym miejscu. Aber er ist der wahre Fromme, der Heilige, wie das in Vers 27 heißt. Ale on jest tym jedynym prawdziwym, świętym i pobożnym, tak jak jest napisane w 27 wierszu. Und deshalb konnte Gott nicht zulassen, dass der Herr Jesus Verwesung sieht. I dlatego Bóg nie mógł do tego dopuścić, aby Pan Jezus miał zobaczyć skażenie. Und deshalb hat er ihn auferweckt früh am dritten Tag. Dlatego też i zmartwychwzbudził go wczesnym rankiem trzeciego dnia. Der Herr Jesus hat Verwesung nicht gesehen. Pan Jezus nie oglądał tego skażenia, tego zepsucia ciała. Das ist auf eine doppelte Weise wahr geworden. To w podwójny sposób teraz jest prawdą. Erstens wurde er in eine Gruft gelegt, wo noch nie jemand gewesen war. Po pierwsze, on został położony do takiego grobu, w którym jeszcze wcześniej nikt inny nie był składany. Es war eine ganz neue Gruft. Noch nie war dort ein Toter gewesen. To był całkowicie nowy grób. Jeszcze nigdy wcześniej żaden zmarły tam się nie znalazł. So ist der Herr Jesus auch, als er in diese Gruft gelegt wurde, nicht in Berührung gekommen mit Verwesung. I tak też Pan Jezus, gdy został do tego grobu złożony, to nie miał żadnej styczności z jakimkolwiek skażeniem zepsutego poprzednio leżącego ciała. Und der zweite Punkt ist, er wurde auferweckt, bevor die Verwesung einsetzte. A drugi punkt to jest to, że on został zmartwychwzbudzony, zanim rozpoczęło się skażenie, czyli zepsucie jego własnego ciała. Lazarus lag 4 Tage im Grab und sie sagten, er riecht schon. Łazarz spoczywał w grobie 4 dni i o nim mówiono, już cuchnie.
Aber der Jesus wurde auferweckt am dritten Tag, bevor die Verwesung einsetzte. A Pan Jezus został zmartwychwzbudzony trzeciego dnia, zanim rozpoczęło się zepsucie Jego ciała. Deswegen steht in den Evangelien auch immer von dem Leib des Herrn Jesus. Dlatego też i w Ewangeliach cały czas jest mowa o ciele Pana Jezusa. Auch als er gestorben war, wird von seinem Leib gesprochen, der in das Grab gelegt wurde. Nawet gdy on zmarł, to dalej jest mowa o jego ciele, które zostało złożone do grobu. Was für eine Bestätigung für den Herrn Jesus, dass sein Werk vollkommen angenommen ist, als er auferweckt wurde. Jakież wielkie potwierdzenie dla doskonałości dzieła Pana Jezusa, że on został z martwych wzbudzony. Petrus hatte das erklärt, indem er Stellen aus dem Alten Testament angeführt hatte. Piotr właśnie to wyjaśniał, przytaczając miejsca ze Starego Testamentu. Dann erklärt er das ab Vers 29. I on tu wyjaśnia, począwszy od 29 wiersza. Und er erklärt, David ist doch gestorben, er ist doch begraben, er ist doch noch im Tod. I mówi tutaj, Dawid przecież zmarł i został pogrzebany i on dalej w tym grobie spoczywa. Ihr kennt doch sein Grab, es ist doch unter euch bis auf diesen Tag. Przecież znacie jego miejsce pochówku, jego grób jest wśród was aż po dziś dzień. Also muss doch David von einem anderen gesprochen haben. A więc Dawid musiał mówić tu o kimś innym. Und so sagt Petrus, er hat vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. I tak Piotr tutaj pokazuje, że on, Dawid, musiał już proroczo mówić o kimś innym. Ich möchte kurz etwas sagen über die Auferstehung des Herrn Jesus. Chciałbym jeszcze krótko powiedzieć na temat zmartwychwstania Pana Jezusa. Wir haben schon gesehen, dass sie für ihn die vollkommene Bestätigung Gottes für sein vollkommenes Werk ist. Już to mówiliśmy, że te zmartwychwzbudzenie Pana Jezusa jest potwierdzeniem ze strony Bożej, że Bóg uznaje jego doskonale wykonane dzieło. In Römer 4, Vers 25 lesen wir, was diese Auferstehung für uns bedeutet. W liście do Rzymian w 4 rozdziale, 25 wierszu czytamy, co to zmartwychwstanie dla nas oznacza. Da steht, dass der Herr Jesus wegen unserer Übertretungen wegen hingegeben wurde. Tutaj jest napisane, że on został wydany z powodu naszych przestępstw. Aber er ist unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Ale został zmartwychwzbudzony dla usprawiedliwienia naszego. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferweckt worden wäre, wäre unser Glaube eitel. Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, jeśli Chrystus nie został zmartwychwzbudzony, to próżną jest wiara wasza. Er sagt, wir wären die elendsten von allen Menschen. I mówi jeszcze do tego dodatkowo, i bylibyśmy najnędzniejszymi ze wszystkich ludzi. Wenn Christus nicht auferweckt worden wäre, wo wäre unsere Sicherheit? Gdyby Chrystus nie został zmartwychwzbudzony, to na czym opierałoby się nasza pewność? Woher wüssten wir, dass alles gut gemacht ist? Skąd wiedzielibyśmy, że wszystko zostało dobrze dokonane? Woher wüssten wir, dass es ein Leben nach dem Tod in der Herrlichkeit gibt? Skąd wiedzielibyśmy, że po śmierci jest życie tam w górze w chwale? Aber dann kommen in 1. Korinther 15 diese herrlichen Worte: Nun aber ist Christus auferweckt. Ale wspaniałe słowa w tym pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale są dalej zapisane. A więc Chrystus został zmartwychwzbudzony. Er ist auferweckt und deshalb dürfen wir wissen, es ist alles gut gemacht. On został zmartwychwzbudzony i dlatego my możemy wiedzieć, że wszystko zostało już dobrze uczynione. Sein Werk ist angenommen. I jego dzieło zostało przyjęte. Die Sünden sind weggetan. I grzechy zostały usunięte. Und so können wir gerechtfertigt gehen, weil wir wissen, er ist auferweckt worden. I tak też i my usprawiedliwieni możemy iść, bo my wiemy, że on został zmartwychwzbudzony. Möchte noch einen zweiten Gedanken in Verbindung mit der Auferweckung zeigen. Jeszcze drugą myśl związaną z zmartwychwzbudzeniem jeszcze wspomnieć. In Epheser 1
vers 20. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale w 20. wierszu Paulus betet da, dass die Gläubigen in Ephesus etwas wissen. Paweł modli się o to, aby wierzący z Efezu o czymś dobrze wiedzieli. Sie sollen unter anderem wissen, welches die überragende Größe der Kraft Gottes ist, die an uns den Glaubenden wirkt. I on tutaj chce pokazać im, jak wspaniałą wielkość mamy w Chrystusie, który za nas został zmartwychwzbudzony. Das steht in Epheser 1, Vers 19. O tym czytamy w 19 wierszu tego pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Vielleicht kannst du das lesen, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glauben ist. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Wie können wir diese Größe der Kraft erkennen? Jak możemy poznać wielkość tej siły? In Vers 20 steht, dass es die gleiche Kraft ist, in der Gott gewirkt hat, als er den Christus aus den Toten auferweckte. W tym 20 wierszu jest napisane, że to jest dokładnie ta sama siła, która Chrystusa z martwych wzbudziła. Diese Kraft, die Leben aus dem Tod erweckt, die wirkt an uns. Ta sama siła, która życie powołuje ze śmierci, ta sama działa w nas. In der Auferweckung des Herrn Jesus sehen wir etwas von dieser Größe der Kraft Gottes. W tym zmartwychwzbudzeniu Pana Jezusa widzimy coś z tej wielkiej siły, mocy Bożej. Wir haben in unserem Lied gesungen, gib uns Kraft zu handeln. My w naszej pieśni śpiewaliśmy w ostatniej zwrotce, daj nam siłę do działania. Diese Kraft, die haben wir nicht in uns selbst. Tej siły my nie mamy sami w sobie. Aber diese Kraft Gottes, die wirkt an uns. Ale ta siła Boża, ona działa w nas. Und diese Kraft, die den Herrn Jesus aus den Toten auferwecken kann, i ta siła, która była zdolna Pana Jezusa z martwych zbudzić, diese Kraft, die kann uns auch helfen, hier auf dieser Erde als treue Christen unseren Weg zu gehen. Ta sama siła może nam pomóc, aby na tej ziemi iść naszą drogą jako wierni chrześcijanie. Noch einen kurzen Gedanken zu der Auferstehung. I jeszcze jedna myśl krótka na temat zmartwychwstania. Auch die Gläubigen aus dem Alten Testament wussten, dass es einmal eine Auferstehung geben würde. Również wierzący starotestamentowi wiedzieli o tym, że kiedyś będzie zmartwychwstanie. Martha sagt in Johannes 11 in Bezug auf Lazarus, ich weiß, dass er auferstehen wird am letzten Tag. Marta powiedziała do Pana Jezusa w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, ja wiem, że Łazarz zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Aber der Herr Jesus, der bringt eine neue Wahrheit ans Licht. Ale Pan Jezus teraz objawił nową prawdę. Es gibt nicht nur die Auferstehung am Ende der Tage. Nie tylko istnieje zmartwychwstanie pod koniec wszystkich dni. Es gibt auch die Auferstehung aus den Toten. Jest również zmartwychwstanie z umarłych. Diese Auferstehung nennt die Bibel die erste Auferstehung. Biblia nazywa te zmartwychwstanie pierwszym zmartwychwstaniem. Was bedeutet das Auferstehung aus den Toten? Co to oznacza zmartwychwstanie z umarłych? Es bedeutet, da ist eine Menge von Toten und einzelne stehen auf zum Leben. To oznacza, że jest ogrom umarłych, a pojedynczy tylko zmartwychwstaną do życia. Andere bleiben im Tod, aber einzelne werden auferweckt zum Leben. Pozostali dalej będą w śmierci, ale pojedynczy będą zmartwychwzbudzeni do życia. Diese Auferstehung, diese erste Auferstehung verläuft in drei Phasen. Te pierwsze zmartwychwstanie będzie przebiegało w trzech fazach. Der erste, das ist der Herr Jesus. Pierwszym to jest właśnie Pan Jezus. Er ist auferstanden aus den Toten. On zmartwychwstał spośród umarłych. Es waren viele Tote in den Gräbern. Wielu zmarłych było już wtedy w grobach. Aber er ist auferweckt worden, um nie wieder zu sterben. Ale on z martwych powstał spośród tych wszystkich zmarłych, aby już nigdy więcej nie umierać. Als der Jesus am Kreuz gestorben sind, da sind auch welche aus den Gräbern gekommen.
Gdy Pan Jezus umierał na krzyżu na Golgocie, to czytamy o tym, że i powstało z martwych wielu umarłych. Aber sie sind wieder gestorben. Ale ci ludzie ponownie kiedyś umarli. Sie mussten wieder zurück in die Gräber. Oni musieli wrócić z powrotem do grobów. Aber der Herr Jesus ist auferstanden, um nie wieder zu sterben. Er lebt. Ale Pan Jezus zmartwychwstał ani po to, aby nigdy więcej już nie umierać. On żyje do dziś. Er ist der Erstling der Entschlafenen. On jest tą pierwociną tych wszystkich, którzy zasnęli. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. On jest tym pierworodnym z umarłych. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. On jest początkiem tego nowego stworzenia. Er ist der Erste in dieser Auferstehung aus den Toten. On jest tym pierwszym, który zmartwychwstał spośród umarłych. Bald kommt der Herr Jesus zur Entrückung. Ale wkrótce Pan Jezus przyjdzie, aby pochwycić nas do siebie. Dann kommt diese zweite Phase der ersten Auferstehung. I wtedy nastanie ta druga faza tego pierwszego zmartwychwstania. Dann kommt mit der Posaune Gottes und die Toten in Christus, die werden auferstehen. On przyjdzie na odgłos trąby Bożej i wtedy umarli w Chrystusie zmartwychwstaną. Hier auf dem Friedhof in dieser Stadt liegen viele begraben. Na cmentarzach tego miasta leży wielu pogrzebanych. Einige sind gestorben ohne Gott, einige sind gestorben mit Gott. Niektórzy zmarli bez Boga, niektórzy zmarli razem z Bogiem. Wenn der Jesus kommt zur Entrückung, dann werden die, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, auferweckt werden. Gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas zabrać i pochwycić do siebie, to również też i z tych grobów niektórzy powstaną, aby razem z nami iść na spotkanie z Panem Jezusem. Die anderen bleiben im Tod. A pozostali pozostaną dalej w śmierci. Das ist die zweite Phase der ersten Auferstehung. To jest druga faza pierwszego zmartwychwstania. Und von der dritten Phase lesen wir in Offenbarung 21. A o trzeciej fazie tego pierwszego zmartwychwstania możemy przeczytać w Objawieniu w 20 rozdziale. Bevor der Herr Jesus kommt, um hier auf dieser Erde als König der Könige zu regieren. Zanim Pan Jezus przyjdzie, aby tutaj na tej ziemi panować jako król królów. Da werden die, die als Märtyrer in der Drangsalszeit gestorben sind, auferweckt werden. To wtedy też i ci, którzy w tym okresie wielkiego ucisku na tej ziemi żyli i zmarli, oni w tym czasie powstaną z umarłych. Da steht am Ende von Vers 4, sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Czytamy o tym pod koniec czwartego wiersza. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. A więc to oznacza, że pozostali zmarli, oni nie ożyli. Es ist der Abschluss dieser Auferstehung aus den Toten. I to jest właśnie zakończenie tego zmartwychwstania z umarłych. Und die Bibel sagt, dies ist die erste Auferstehung. Biblia nazywa to pierwszym zmartwychwstaniem. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Błogoszczęśliwy ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Wenn du dieses Glück auch erleben möchtest, musst du an den Herrn Jesus glauben. Jeżeli ty chcesz też te szczęście przeżyć, to musisz uwierzyć w Pana Jezusa. In Vers 33 bis 36 haben wir dann noch die vierte Wahrheit über den Herrn Jesus. Od wiersza 33 do 36 naszego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich oglądamy czwartą prawdę wspaniałości Pana Jezusa. Er ist nicht nur auferweckt worden, er ist auch erhöht worden zur Rechten Gottes. On nie tylko zmartwychwstał, ale on również został wywyższony po prawicy Bożej. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, er ist der verherrlichte Mensch im Himmel. On teraz siedzi po prawicy Bożej i jest tym uwielbionym człowiekiem w niebie. Wir würden gerne noch viel über ihn nachdenken als diesen verherrlichten Menschen im Himmel. O wiele moglibyśmy rozmyślać jeszcze o nim jako tym uwielbionym człowieku w niebie. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit dafür, aber wir werden ihn einmal so sehen, wie er ist. Nie mamy na to teraz czasu, ale kiedyś będziemy go oglądali takim, jakim on jest. Er hat die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen. On otrzymał tą obietnicę od swojego Ojca. Als der Jesus im Jordan getauft wurde, da kam der Geist auf ihn und er blieb auf ihm.
Gdy Pan Jezus został ochrzczony w Jordanie, to stąpił na niego Duch Święty i pozostał na nim. Da hat der Herr Jesus den Heiligen Geist empfangen und er blieb bei ihm. Pan Jezus otrzymał Ducha Świętego i on pozostał na nim. Aber wenn hier steht, er hat ihn vom Vater empfangen, dann deshalb, um ihn auszugießen auf uns. A gdy tu czytamy o tym, że on otrzymał go od Ojca, to oznacza, że on go otrzymał po to, aby go rozlać na nas wszystkich. Das war hier geschehen in Apostelgeschichte 2 am Anfang. To stało się właśnie w tej Księdze Dziejów Apostolskich, w drugim rozdziale, na samym początku. Der Heilige Geist war auf diese Erde ausgegossen worden, um in jedem Gläubigen persönlich und in den Gläubigen gemeinsam zu wohnen. Czytamy tam w pierwszych wierszach drugiego rozdziału o tym, że Duch Święty stąpił na ziemię, aby zamieszkać w pojedynczych wierzących, ale również też i zamieszkać w ogóle wszystkich wierzących jako w zgromadzeniu Bożym. So haben wir als Christen heute ein herrliches Teil. Tak też i my teraz posiadamy jako chrześcijanie wspaniałą cząstkę, wspaniały udział. Wir wissen, es gibt einen Menschen im Himmel. Bo my wiemy, że jest taki człowiek w niebie. Und Gott, der Heilige Geist, wohnt auf dieser Erde. A Bóg, Duch Święty, mieszka tutaj na tej ziemi. Dieser Mensch im Himmel wird in Vers 36 vorgestellt als der Herr und der Christus. Ten człowiek w niebie jest tutaj przedstawiony w 36 wierszu jako Pan i jako Chrystus. Und das zeigt die ganze Herrlichkeit seiner Person. I to wskazuje na tą pełnię Jego chwały, Jego osoby. Dieser Christus ist der Mann des Wohlgefallens Gottes. Ten Chrystus jest tym mężem, w którym Bóg znalazł swoje całe upodobanie. Was ist er für dich? A kim On jest dla Ciebie? Ist er auch der, an dem du wohlgefallen und Freude hast? Czy on jest tym, w którym ty znajdujesz twoje upodobanie i twoją radość? Unser Herz, das ist zu groß, als dass es befriedigt werden könnte durch die Dinge auf dieser Erde. Nasze serce jest zbyt wielkie, aby mogło być zadowolone rzeczami, jakie znajdujemy na tej ziemi. Aber es ist zu klein, um den Herrn Jesus ganz zu umfassen. Ale jest za małe, aby w pełni objąć Pana Jezusa. Er macht unsere Herzen froh und voll. On czyni nasze serca radosnymi i wypełnionymi. So haben wir diese vier Herrlichkeiten seiner Person gesehen. I tak mogliśmy oglądać te cztery wspaniałości Jego osoby. Aber diese Beschäftigung mit ihm hat Auswirkung. A zajmowanie się nim ma również oddziaływanie na nas. Als Petrus so den Herrn Jesus vorstellte, da hatte das eine Wirkung für die Zuhörer. Gdy w ten sposób Piotr Pana Jezusa przedstawił wszystkim słuchaczom, to miało wielkie oddziaływanie na nich. Es hatte eine Wirkung für ihr persönliches Leben. Miało to oddziaływanie na ich osobiste życie. Das ist Vers 37 bis 41. O tym czytamy od 37 do 41 wiersza. Sie wollten Buße tun und sie ließen sich taufen. Oni chcieli pokutować i gdy pokutowali, dali siebie też ochrzcić. Sie nahmen den Herrn Jesus an und wollten ihm jetzt nachfolgen. Wszyscy przyjęli Pana Jezusa i od tego momentu chcieli go naśladować. Aber diese Beschäftigung mit dem Herrn Jesus hat auch eine Auswirkung auf den gemeinsamen Weg. A zajmowanie się też i osobą Pana Jezusa ma też i wpływ na naszą społeczną drogę. Das sind die Verse 42 bis 47. O tym czytamy w wierszach od 42 do 47. Da wird uns gezeigt, wie die Gläubigen miteinander in einer glücklichen Gemeinschaft ihren Weg gingen. Tam oglądamy, jak wierzący społecznie ze sobą idą szczęśliwi wspólną drogą. Was müssen wir tun, um hier auf dieser Erde ein Leben zur Ehre Gottes zu führen? Co my musimy czynić, aby tutaj na tej ziemi prowadzić życie ku chwale Bożej? Wir dürfen uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. My możemy zajmować się Panem Jezusem. Wir dürfen seine herrliche Person anschauen. My możemy oglądać Jego wspaniałą osobę. Und dann wird das auch heute noch Auswirkungen auf unser Leben persönlich und gemeinsam haben. I to będzie miało i dzisiaj oddziaływanie na nasze osobiste, jak również społeczne życie.